to już druga edycja międzynarodowej wystawy kolażu organizowanej przez Retroavangardę. Wystawa mieści się w Galerii Retroavangarda Jerozolimskie Business Park. Jest to nowoczesny kompleks biurowy w centrum Warszawy. Wystawa obejmuje ponad 200 prac mistrzów kolażu z całego świata. Strasznie się cieszę, że udało mi się na tej wystawie znaleźć. Szczególnie, że to jest po dość dużej przerwie mojej, w zasadzie pierwsza poważna wystawa. No ja jestem trochę stremowany, zestresowany, ale naprawdę towarzystwo i niektóre kolarze mnie zaskoczyły, szczególnie kolarze przestrzenne Kodziego, które wiszą tam kawałek dalej. Dla mnie osobiście kolaż jest czymś wyjątkowym, ponieważ jest przetworzeniem obrazów, które żyją w naszej wyobraźni i miksujemy różne zdarzenia, które napotykamy na własnej ścieżce oraz materiał, który znajdujemy w sieci, w gazetach. Staramy się zespoić w jedną spójną całość. W większości są to prace ręcznie robione techniką manualną, czyli przy pomocy nożyczek i kleju, ale mamy też kilka kolaży cyfrowych, czyli takich, które są zrobione przy pomocy komputera. Jest to jakiś powrót do takiej, powiedziałbym, młodzieńczej twórczości jeszcze punkowej. Robiłem punkowe ziny, wycinałem gazety, sklejałem. Była to historia, która naprawdę bardzo mocno wkręcała. No a teraz jest to gdzieś tam powrót do jakiegoś remiksu, gotowych elementów, też zabawa z kompozycją. W niektórych pracach po prostu widać progres. Niektórzy artyści się rozwinęli, ponieważ przygotowywali specjalnie na tą edycję pracę. Więc jakby jest jakaś rywalizacja między nimi. Powstało jakieś życie wewnętrzne tej edycji, gdzie artyści między sobą konkurują, poznają się. No jest to po prostu taki ferment twórczy, o jakim się marzy zawsze, żeby się pojawił w sztuce. Cieszę się, że kolaż jest wciąż techniką atrakcyjną, kuszącą, uwodzącą i wierzę, że tak pozostanie przez lata. Wystawa jest organizowana pod patronatem honorowym Ambasady Argentyny, Ambasady Brazylii oraz Ambasady Peru w Polsce. Podczas wernisażu byli goście z Polski, z różnych miast Polski, ale też kilku gości zagranicznych. W tym ambasadorowie krajów patronujących tej wystawie.